Siemanko, z tej strony Piotrek i chciałem opowiedzieć o pewnym miejscu. Mianowicie jesteśmy na górze Pękatka, w miejscowości Całowanie, pomiędzy w ogóle miejscowością Całowanie a Podbiel, w rezerwacie Bagno Całowanie. I tutaj na tej wydmie, to jest w ogóle górka, 30 wyżej, maksymalnie nie wiem, 30 metrów wysokości nad poziomem morza, tam swoje mój samochód. I tutaj 12 tysięcy lat temu przebywali łowcy reniferów. Tutaj mieli na tym terenie swoje obozowisko i tak dalej, i oni sobie tu siedzieli i polowali na renifery, a raczej wędrowali także i polowali na nie, jeżeli już w danym miejscu przetrzewili stado. Teraz to tu jest, motocykliści sobie robią tor do jazdy, mniejsza z tym, ale muszę powiedzieć, że naprawdę miejsce obserwacyjne jest tu boskie. Proszę bardzo, tam mamy linię wysokiego napięcia i tu mamy, to była wieża obserwacyjna niedaleko, ale chyba ją rozkradli w cholerę. No szkoda. Z drugiej strony tak, pomyśleć, 12 tysięcy lat temu ludzie tutaj byli, mieszkali, koczowali, robili to, co zazwyczaj robili ludzie tamtej epoki, czyli polowali, obdzierali zwierzęta ze skóry i tak dalej. Możliwe, że wymieniali pomiędzy sobą te skóry, znaczy grupy innych ludzi i tak dalej. Zerkam co chwilę na rower, czy nikt mi go nie podsunie. Gdzieś tu była wieża obserwacyjna, ale widzę, że naprawdę ją wycięli w cholerę, albo ją zaiwaniła miejscowość, raczej miejscowi. No szkoda, wszystko rozpierdolą i rozkradną w cholerę. Aż żal się robi takich miejsc. Proszę bardzo, i pomyślę, że 12 tysięcy lat temu ludzie stąpali po tych terenach. Ale to musieli mieć przerąbane, taka dżungla, że panie, żeś daj, bo normalnie nie da rady. Tak, ja sobie pochodzę trochę po tym terenie, bo to nawet ciekawe miejsce. Tutaj były w latach 80. prowadzone wykopaliska archeologiczne i znaleźli nawet sporo. No jakby dobrze jeszcze pokopali, to znaleźliby dwa razy więcej. O, przepraszam bardzo. O, a to pozostałość po naszej cywilizacji będzie. Proszę bardzo, butelka po piwie. Jakby nie mogli zostawić laptopa albo pendrive'a chociaż. Istniała tu zaawansowana cywilizacja, to zostawiają gówno. Ja zostawiłem po sobie pieniądze, a dokładnie złoty 90 w drobnych. Następne archeologiczne, archeolodzy, którzy tu za 500, 600 lat albo 900 przyjdą kopać, znajdą moją forsę. Nie powiem, gdzie ją ukryłem. Tam ci znajdą. No naprawdę, muszę powiedzieć, że jestem trochę zirytowany, bo była tu wieża obserwacyjna rok temu i widać, jakiś idiota ją spalił. Znalazłem zjaraną konstrukcję. Brawo! Ech, jakby to powiedzieć, ludzie ze wsi nie szanują niczego. Weź zbuduj przystanek autobusowy, to go spalą. Ale postaw Biedronkę, to będą cię kurde na rękach nosić, bo będą mogli chlać za pół darmo. Co zrobić, taka cywilizacja porąbana. Chodzę sobie na bosaka, żeby się porównać do tamtych ludzi, którzy tutaj latem na pewno dymali na boso. I to są właśnie te tereny, cały czas nagrywam, rejestruję, gdzie 12 tysięcy lat temu przebywali łowcy reniferów i w sumie według mnie to mieli przesrane. 12 tysięcy lat temu na tych terenach było trochę chłodniej niż obecnie. Zwierzęta też była, ale ogólnie chodzi, że warunki były niezbyt. Lasy oczywiście były, tylko gęstsze niż teraz.
No nic, muszę powiedzieć, że się zawiodłem, bo wieży obserwacyjnej jak nie ma, tak nie było. Powiem szczerze, kij w dupę tym, którzy ją spalili. Przepraszam, że tak mówię na filmie, ale według mnie taka jest prawda. Rozkradli, rozbabeszyli wszystko. Rowerek sobie mój stoi. Powiem tak, wolę rower niż samochód, bo w rower nie ładuje się tyle pieniędzy w naprawę niż w samochód. W samochód można za parę tysięcy wypierniczyć, a tu wywala 100 zł miesięcznie. No zależy, co się zepsuje i masz zrobione. To jest według mnie najwyższy punkt tej wydmy. Raczej był najwyższy, ale piasek cieplutki jak mnie w nóżki grzeje. Aż mi dobrze, tak mnie rób. To jest najwyższy punkt tego miejsca. Jezu, co za dzicz. No, jeżeli tak by od poziomu mowa, to faktycznie 30 metrów by było, albo ile. Pięknie to jest. No, kolejny pozostałość po naszej cywilizacji. Piwo Desperados. No jasne, lepiej zrobić śmietnik na wiele epok i pokoleń i mieć w dupie wyjebane. Ale co zrobić? Wieśniactwa i lenistwa się nie wyplemie raz. Trzeba to robić pokoleniowo. Zostawiłem sobie rowerek i buty. Chcę pochodzić boso. Mam jeszcze jedno piwo, więc się narąbię. Po piwie mi się lepiej trochę myśli, jeżeli chodzi o takie sprawy, jak właśnie łowcy reniferów i takie dawne czasy, gdy ci ludzie tu chodzili po tych ziemiach, żyli tu na tych terenach. I to jest koniec o tej widmy. Tu się kończy. Proszę bardzo, mamy tutaj po prostu gąszcz, dżungla. Nie chciałbym się zapuszczać w tamte tereny. No, mogą tam węże pędzać, ja bym nie chciał się spotkać ze Rzymią. Podajże, że mam nogi gołe, więc raczej byłoby to kichowe. No więc sobie pochodziłem i to na tym zakończę nagranie.